Oglądałem teraz program astronomii i tam było o gwiazdach i o gwiazdozbiorach. Tak sobie właśnie pomyślałem, że te gwiazdozbiory to są te artykuły, takie właściwie nie gwiazdozbiory, tylko mocozbiory. To jest mocozbiór, prawo, bo tam w tych artykułach jest moc i się mówi, że na mocy artykułu. To taki mocozbiór. Właśnie. A jak każdy artykuł ma 100% mocy, to dwa artykuły mają ile mocy? No właśnie. Mocozbiór. To właśnie, jak to wygląda? Jak to wygląda od strony prawnej z tą mocą? Zadzwonię do pani Pauliny. Dzień dobry, Sandra Janowa Wiawożnia. Uprzejmie informujemy, że prosimy o rozłączenie. Cił karny, proszę. Dzień dobry pani Paulino, Rafał Stępniak. Dzień dobry. Pani Paulino, bo jak badam to wasze sądownictwo, to odkryłem i chciałem się z panią podzielić, że nie ma mocy w artykule. Bo sędzia mówi na mocy artykule, tak? No, no właśnie. No to tam nie ma mocy. Proszę pana, ponieważ czy pan chce tutaj uzyskać informacje w konkretnej sprawie? No właśnie o to, bo jak rozumiecie moc, bo ja nie rozumiem w ten sposób, żeby ta moc była. Powinien Pani. pan zadzwonić na biuro informacji. Może pani by mnie skierowała do kogoś, kto by mi o tym powiedział? Znaczy ja mogę pana przełączyć na biuro informacji. No ale może do kogoś w pani towarzystwie na przykład by mi pani połączyła, na przykład z panią sędzią. No bo ona to używa, to może ja jej wyjaśnię, że nie ma mocy w artykule. Że ona Znaczy, tego nie czy pana, rozpoznała po prostu. nie No ma pan powtarza możliwości plotki. rozmawiania z sędzią? Pani Paulino, ja mam pomysł. Może to będzie najszybciej tak, bo pani uważa, że moc jest w artykule? Jak sędzia mówi, że jest na mocy artykule, to wy wykażecie, że tam jakaś moc jest. No tak to wychodzi, nie? To wierzy pani w to, czy wierzy pani, że nie ma mocy w artykule? Pana, to ja wierzę, nie jest tutaj w No ogóle ważne, żaden wie pani co, sposób. dlaczego pytam? Bo jeżeli tak samo pani wierzy, że ta moc jest, jak i sędzia, no ja nie mogę rozmawiać z sędzią. To może jak ja panią przekonam, że w artykule nie ma mocy, to pani wtedy przekona panią sędzię. Ja panią nauczę, jak panie mają przekonać, że nie ma mocy w artykule. Czyli to, co ona robi, nie ma żadnej mocy. Uważam, że to jest szybciej. No właśnie, to jak ja bym panią przekonał, że nie ma w artykule mocy. Więc no cóż mi zostaje, no tylko porozmawiać z panią. Znaczy, proszę pana, takie bardzo ogólne rzeczy w biurze obsługi interesanta. Kto by był zainteresowany porozmawiać ze mną w temacie, że nie ma mocy w artykułach? No bo wy twierdzicie, że ta moc jest. To bardzo łatwo mnie przekonać, że ta moc jest. No to kto takie wyzwanie poweźmie i powie, że proszę pana, jest ta moc, zbadaliśmy i na pewno ona jest. Bo ja uważam, że jej nie ma. Bo nie ma, w narzędziu nie ma mocy, pani Paulino. Moc jest w pani, a nie w narzędziu. Narzędzie nigdy nie ma mocy. Pani ma całą moc. To, co pani wysyła, to pani odbiera, 100%. Więc zawsze pani wysyła i potem wraca do pani. No, nie ma odwrotnie. Do tego nie ma mocy w narzędziu. Nie jest pani pod wpływem czegoś, tylko tworzy pani wpływ. Ma to sens dla pani? Bardzo proszę na piśmie kierować. Ale to jest właśnie pani wiara, pani Paulino. No, pani myśli, że moc jest w narzędziu. Myśli pani. Po prostu. A tak naprawdę jest odwrotnie. No właśnie, i to chciałaby pani przekazać, i jakby była pani miła, bo chyba myślę, że rozumnie mówię. To gdyby pani była miła na przykład przekazać to sędziemu albo prezesowi, bo to jest taka dobra nowina, mi się wydaje, jak się ludzie dowiedzą, że nie ma mocy w narzędziu. Czyli tak naprawdę wirus nic nie robi. To my tworzymy wpływ związany z tym wirusem. I dlatego tak różnie na nas działa. Jak pani wierzy, że mocy nie ma w wirusie, to pani będzie zdrowa, stuprocentowo. Może nawet pani pływać w tych wirusach, ale to jest pani wiara. Narzędzie nic nie robi, to pani robi. A jak się pani wejdzie w obawę, w strach, w tą niepewność, no to nie wirus to robi, tylko pani myśli, że to robi. Pani sobie to robi.
Więc obawa wzmocniona strachem zabija, a nie narzędzie. Choroba nie zabija. No, ma to sens, pani Paulino? Jakby to pani przekazała, była taka miła i przekazała koleżankom, też pani może powiedzieć. No, można mieć tylko jedną prawdę, pani Paulino. Albo pani wierzy w zdrowie, albo w chorobę. Jak pani wierzy w zdrowie, kto pani zrobi? Ma to sens, pani Paulino? Proszę pana, z takimi bardzo ogólnymi informacjami bardzo prosiłabym pana na następny raz dzwonienie do biura obsługi interesanta, dobrze? No dlaczego? A pomogło to pani coś w jakiś sposób? Ten telefon na przykład? No dla pani, bo ja chodzi o to, że widzi pani, no jak ja pani pomogę, to pani pomoże mnie. Czyli pani jak zrozumie to, co pani powiedziałem, może pani sobie odtworzyć, no to zacznie pani pomagać. Zacznie pani widzieć koło siebie tą prawdę, że to nie ma mocy w narzędziu. Czyli nie ma mocy w artykułach właśnie. Żaden artykuł nie ma mocy. Nie ma w winie mocy, nie można na kogoś nałożyć coś, to jest tylko wiara. Wiara, że tak się dzieje. My wierzymy w to i tak widzimy, że tak się dzieje. Właśnie. Wierzymy, że ktoś ma więcej mocy niż no ja sam, na przykład sędzia na przykład. A ja już widzi pani, nie wierzę w to. Ja nie wierzę, że sędzia ma więcej mocy niż ja. No, ja zaczynam tworzyć swoją rzeczywistość. No, czyli z wami rozmawiać i wyjaśniać. Żebyście mi nie psuli dobrej zabawy w życiu waszymi pismami, waszym głupkowatym zachowaniem. Bo to jest strach, pani Paulino, co wy robicie. No, więc proszę się mnie nie bać, tylko zacząć mi, proszę, rozwiązywać moją sytuację. Czyli innymi słowy, wynagradzać. No, i ja może bym zakończył na tym, niech pani Paulino, proszę to przekazać prezesowi, pani Monice. Niech się nad tym zastanowią, niech to przemyślą. I zaczną mi to powoli wynagradzać, a ja ich zostawiam w spokoju. No, i tyle w temacie. Dobra? Pani Paulino, bardzo pani dziękuję jeszcze raz za udostępnienie telefonu. Dziś pani przy okazji pani mogła tego wysłuchać, bo jakby to wysłuchał ktoś inny, to pani by mogła nie mieć tego dostępu, więc to warto. Pani powinna być takim podsłuchiwaczem i przekaźnikiem takim właściwie. Dobrze, pani Paulino, bo tutaj za chwilę pani kończy pracę, tak? Tak, dokładnie. No właśnie, to życzę miłego dnia, pani Paulino. Proszę, no i proszę przekazać to prezesowi. Dziękuję bardzo. Do widzenia.